pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Dzień dobry Państwu, Piotr Sobczyński. Bartosz Kuzarski. Zapraszamy na ostatni etap 81. Tour de Pologne, etap numer 7, kopalnia Soli Wieliczka, Kraków. Przed chwilą kolarze nabrali właściwego tempa, ponieważ nastąpił start ostry i od razu zaczyna się zawiązywać jakaś akcja. Trasa prowadzi przez pagórki niedaleko Krakowa, szeroko roztaczającą się rundą, która zaprowadzi nas na Błonia i spodziewamy się dzisiaj sprinterskiego finiszu, ale zanim do tego dojdzie, zobaczymy, co będzie się działo po drodze. W najbardziej rowerowym spocie w Krakowie, czyli ekipa Cycling Spot, i wybrali się w stronę Lanskorony. My przemkniemy przez Lanskoronę około 50 km, więc ja myślę, że tam możemy spodziewać się bardzo dużej grupy kibiców i takiej strefy kibica, którą właśnie moi koledzy gdzieś tam sobie szykują. W ogóle, jeżeli chodzi o kolarstwo amatorskie, takie wyścigi napędzają też kolarzy amatorów. Coraz więcej takich grup społeczności w każdym polskim mieście się zawiązuje. Ja też mogę jakby ze swojego doświadczenia powiedzieć, że pamiętam, kiedy przechodziłem na zawodostwo rok 2006, 2007, 2008, wyjeżdżałem na trening w Małopolsce, spotykałem może na jednym treningu około, nie wiem, 5-10 szosowców, to był maks, a teraz wyjeżdżając na rower jestem w stanie w jeden dzień na tych ścieżkach rowerowych Velo Małopolska i w ogóle tutaj na drogach Małopolski spotkać spokojnie 100 czy nawet ponad 100 kolarzy, więc to świadczy o tym, że ogólnie popularność kolarstwa, popularność roweru, szczególnie szosowego w Polsce bardzo w ostatnich latach wzrosła. Spada przewaga, 34 sekundy. Sytuacja bardzo dynamiczna. Wiele jeszcze może się pozmieniać na tych 40 km przed Krakowem, przed, ściślej biorąc, linią mety pod stadionem Krakowi, w Alei Fosza. No, jakieś 500-700 metrów pozostało nam do linii premii specjalnej. Premia specjalna Decathlon w Czernichowie. Już za chwilę gdzieś tutaj powinni zawodnicy dojechać do tej premii. Zobaczymy, czy jadący w ucieczce Marcin Budziński będzie chciał wygrać tą premię. Tutaj nie ma żadnych punktów szczególnych w klasyfikacji. Nie, tu jest gotówka. Jest nagroda rzeczowa, finansowa. No, dość pokaźna, więc warto się sprężyć i powalczyć. I chyba tak też będzie, bo już tutaj mamy premię specjalną. To właśnie jest ten moment, kiedy mijają linię premii specjalnej kolarze. No i tylko 34 sekundy mają sędziowie na to, żeby tam się sprężyć, wsiąść do samochodu i uciec jeszcze przed główną grupą, która tutaj napędzana. Raptem 4 km dalej jest następna premia specjalna Sudal. Napędzana też siłami drużyny lidera Visma Lize Bike. Czterech na czterech. Tak wygląda w tym momencie sytuacja. 33-34 sekundy. Wiadomo, że to będzie skakać o sekundę w tę, o sekundę w tamtą stronę. Cały czas mocno wyciągnięty, rozciągnięty peleton. To znaczy, że jest bardzo wysokie tempo. Nie ma dzisiaj piknikowej atmosfery na Tour de Pologne. Thibaut Nice gdzieś na końcu. Trzecia pozycja od końca młodego Belga. Ale on wie doskonale, kiedy musi przejść do przodu, ale już ich widzą tutaj. No wiadomo, no 30 parę sekund, więc to będzie w zasięgu wzroku. Jeszcze raz powtórka premii specjalnej Decathlon w Czernichowie. Marcin Budziński na pierwszym miejscu, on tę premię bierze. No, co to? No jest Wasson tu jakaś, chyba. Jest jakaś kontra, tak. Decathlon Hagen. AG2R i sądząc tak, po... To jest bardzo dobry zawodnik na takie akcje. Bardzo dynamiczny. Już może bardziej u schyłku kariery. Kolejne podziękowania przed chwilą były dla Czarka Benedettiego. 20 sekund i Boson Hagen, który próbuje przeskoczyć do uciekającej czwórki. Tak jest, chyba Boson Hagen, Norweg. Tak jak powiedziałeś, już bardzo doświadczony.
Pamiętam czasy, kiedy on był taką wschodzącą gwiazdą, kiedy wygrywał seryjnie etapy na ważnych wyścigach. Tak, dwa wygrane etapy na wyścigu Eneco Tour, trzy etapy na Tour de France, klasyki Gent-Wevelgem, Vattenfall Classic, Plouet, trzy wyścigi, trzy etapy, trzy razy generalka Tour of Norway, dwa razy generalka Tour of Britain, pięć etapów Kryterium du Dauphiné, osiem etapów Tour of Norway, ale to wszystko są lata ubiegłe. W ostatnim czasie raczej na trochę dalszych pozycjach, raczej trochę przygasł ten jego talent, ten jego blask. No ale dzisiaj w odważnej akcji oglądamy Boissona Hagena. To jest w zasięgu jednego porządnego przyspieszenia. Może to przyspieszenie nastąpić tutaj na następnym okrążeniu, a może być trochę wcześniej. Za chwilę powtórzy się sytuacja, że będziemy mieli taki sprint do zakrętu w lewo i atakuje jeszcze Archie Ryan, ale meta jest na następnym okrążeniu. Ja mam nadzieję, że on nie podniesie teraz rąk w geście triumfu, bo i takie rzeczy widywaliśmy, ale nie, zdecydowanie nie. Mają przecież zawodnicy radio i on doskonale wie, że to nie jest ostatnie 200 metrów, że jeszcze 5200 metrów pozostało mu do linii mety, ale dzielnie walczą, dzielnie się bronią. Widać od dłuższego czasu grymas zmęczenia na twarzy, ale z tej perspektywy to wygląda naprawdę ciekawie. No to wygląda, jakby tsunami wielkie sunęło za tą dwójką śmiałków i chciało ich przygnieść, złapać, zatopić. I myślę, że to nie tylko tak wygląda, ale istota rzeczy właśnie jest taka, że jest potężna siła, która drzemie w peletonie i dwóch charakternych chłopaków, którzy chcą z tą siłą walczyć. Czy im się uda? No oczywiście kibicujemy im serdecznie, żeby tak się stało. Żeby była ta powtórka z sytuacji sprzed trzech lat, ale widzą Państwo, było 250 metrów, zostało może 50, może 100 w tej chwili, raczej 50 między Archiem Ryanem i Marcinem Budzińskim, a rozpędzonym peletonem. No i zamieszanie w końcówce, musi drużyna z Bahrajnu zmienić swoje plany, chyba żeby domiechali na Pasqualona. Andrea Pasqualon był tam też blisko z przodu, teraz znowu przysiada się na koło Łukasza Wiśniowskiego. 1400 metrów do linii mety, dość duże zwolnienie, walczą tutaj około zawodnicy o jak najlepsze koło, walczą o to, żeby się jak najlepiej ustawić z przodu. Tudor z prawej strony, przechodzi do przodu drużyna Tudor, to Alberto Dainese, no i chyba Pasqualon, Dainese. Kojtam też się czai w tłumie, ma tylko jednego kolegę do pomocy. Herben Tyson też świetnie. No i wychodzą na ostatnią prostą, to jest długa prosta. Herben Tyson dobrze ustawiony, nie jest sam. Cały czas ma do dyspozycji koło kolegi. Czy będzie zwycięstwo Belga z zespołu Intermarché? Dainese też będzie tu nacierał. Dainese i co? Szykuje się Aniołkowski. Stanisław Aniołkowski. Skończyło się rozprowadzenie. Dalej został sam, a więc musi wykorzystywać koło tych, którzy jadą przed nim. Także Van Uden z zespołu DSM jest zainteresowany zwycięstwem. Dainese ciągle rozprowadzany i za chwilę wyjdzie na pierwsze miejsce. Tylko czy zdoła to wykończyć? Pięknie ustawiony Aniołkowski. Będzie jeszcze atakował, ale tutaj mamy Borę i Meusa, który szykuje się do ataku. Van Uden, nie wiem czy nie za wcześnie zaczął, wychodzi Koi. Koi na ostatnich metrach. Koi potrafi to robić samemu. Brawo, naprawdę wielkie, wielkie brawa dla drużyny Wisma.